Drugi list świętego Jana. Starszy do wybranej Pani oraz do jej dzieci, które kocham w prawdzie, nie tylko ja, ale także wszyscy, którzy poznali prawdę, ze względu na prawdę, która trwa w nas i będzie z nami na wieki. A łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i od Jezusa Chrystusa, Syna Ojca, pozostanie z nami, w prawdzie i w miłości. Bardzo się ucieszyłem, że wśród Twoich dzieci spotkałem takie, które w swym postępowaniu kierują się prawdą, zgodnie z przykazaniem, które otrzymaliśmy od Ojca. A teraz proszę Cię, Pani, nie jako ten, który podaje Ci nowe przykazanie, lecz jako ten, który przypomina to, które mieliśmy od początku. Kochajmy się nawzajem. Miłość wyraża się w postępowaniu według Jego przykazań. Ona też, o czym słyszycie od początku, sama jest treścią przykazania, według którego mamy żyć. Gdyż wielu oszustów wyszło na ten świat. Nie chcą oni przyznać, że Jezus jest Chrystusem i że przyszedł w ciele. Kto tego nie wyznaje, jest oszustem i antychrystem. Miejcie się więc na baczności, abyście nie zaprzepaścili tego, nad czym pracowaliśmy, ale raczej otrzymali pełną zapłatę. Ten, kto się wysuwa naprzód, a nie trwa w nauce Chrystusa, nie ma Boga. Kto trwa w tej nauce, ma zarówno Ojca, jak i Syna. Jeśli ktoś przychodzi do was, a nie przynosi właściwej nauki, tego nie przyjmujcie do domu, ani nie nawiązujcie z nim bliższych stosunków. Kto spoufala się z taką osobą, uczestniczy w jej złych czynach. Miałbym wam wiele do napisania. Nie chcę jednak tego czynić, ponieważ spodziewam się do was przybyć. Wówczas osobiście o tych sprawach porozmawiamy, aby nasza radość była pełna. Pozdrawiam cię, dzieci twojej wybranej siostry.